Jak długo ma pyrkać, Misiek, no? To nie do mnie pytanie, tylko do gara, masła i czasu. Jak długo masz pyrkać tam? Tłuszcz. Król smaku czy nie? Jara się patelnia, pierdut ja schabowego smaku. Tam trochę ostudzę i tam nawet ten smalec, jak się jara, to out, od nowa. Poror jak siki po rutino skorbinie przez tydzień gra. I tym masełkiem, które wysyciło się nawet cząsteczką czosnku, i tym masełkiem tego steka polewamy. Ryba, olej. Najprędzej. Tak? Wieprzuś, smalec. Nie kupujemy tego parabolicznego. Nie kupujcie tej siary, bo ona jest w najgorszym oleju obtoczona. Ja kupuję kaszę. Próbujcie zrobić sobie taką i taką i taką, to wam gały wyjdą. Ziemię garść. Stój. To ci każę tu odnieść. Jak ja lubię towarzystwo przystojnych mężczyzn. Tak. Ale mężczyzn, którzy dobrze gotują, ja nienawidzę. Bo ja też lubię gotować. Ale my jesteśmy w synergii. To zdrowa choroba. Jarusiu, tak? Dobrze. Jarek Uściński, pamiętacie? Gospodarz naszych setnych urodzin, tak. Śniadaniówki na poddaszu, gospodarz naszych wielu programów i porad kulinarnych i fajne przepisy, a dzisiaj Jarek ma prostą sprawę. Najprostszą. Tłuszcz. Król smaku czy nie? No, nie ma dyskusji. Tak. Dobrze. Zaczniemy natomiast od jednej rzeczy, ponieważ wymaga to czasu, a potem będziemy gadać. No. Dziewczyny, masło klarowane Jarek będzie przekazywał, dlaczego jest fajne do obróbki termicznej w kuchni. I teraz tak, 250 gramów masła klarowanego kupiłam. Kosztowało około 20 zł. Majątek. I kupiłam najwyżej tłuszczowe masło, czyli 83%. Mhm. Nie ma wyżej. No w sklepach polskich niemożliwe. W polskich sklepach niemożliwe. Za 20 zł również. 400 gramów. Mhm. 200, 50 i 400. Minus, tak? Minus te 20%, które i tak odpadnie. No zobaczymy. Jarek, jak no tak. Sklarować masło, od tego zacznijmy. I w ogóle robiąc to, powiedz, po cholerę je sklarować. Z użyciem słowa po cholerę? Tak. No dobra, bo ja lubię to słowo. No to jest jedno z łagodniejszych słów w gastronomii. Z reguły są zupełnie... Zatem w jakim celu je klarować? W jakim celu je klarujemy? Gdyż chcemy, żeby nam się nie paliło, tylko smażyło. A dlaczego się pali niesklarowane? Niesklarowane się pali, gdyż te 20% średnio towaru, który nie jest tłuszczem, to... W tym to, maśle. Nie, to, jest, to co są te smaki maślane, które lubimy masło za to, że smakuje mlekiem, że smakuje maślano i tak dalej. Więc białko, cukry i parę innych składników... I woda też na pewno. I woda tak. Idzie sobie. A! Czyli ten maślany smak, który my lubimy, to jest od tych 17 czy 20% tego... Nie w 100% to jest prawda, ale białka. Prawda jest taka, że jak takim masłem jest... posmarujemy kanapkę, no, jakbyśmy sobie olejem polali. No to kaman. Niedobre. Nie. Czyli zabranie tego białkowego smaku mlecznego, który lubimy w maśle, co robi z tym masłem? A w ogóle dlaczego tłuszcz pali? W ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Dlaczego się pali? No wszystko się pali. Dobra. Od tego trzeba zacząć, tak? Tłuszcz pali się również, pali się papier, plastik i tak dalej. Trzeba zrozumieć, w jakiej temperaturze, jak będziemy przypalać to w garnku, to plastik też zacznie się w którymś momencie palić. I podobnie jest z tłuszczem. Tak. On jest bezpieczny do momentu, w którym smaży, ma swoją funkcję taką dla nas, a później te tłuszcze przerabia się to tak, no Maillard sobie to kiedyś wymyślił, a właściwie odkrył. No i teraz mamy związki Maillarda, tak? Które się tak nazywa je. Więc przyjarane frytki, przypalony kurczak, no, przypalony, jak ja lubię przypalony, jak ja lubię przypielone ciasto. Lubię. Ale czy ja lubię, czy ja mogę... No, trzeba sobie ograniczać, ale nie wyrzucać czasami z życia. Czasami przyjemność trzeba sobie sprawić. Zaś dobra. Takie rzeczy jak spalone, ewidentnie smażenie czegoś nawet dobrego na spalonym tłuszczu, nonsens. Tak, dobrze. Czyli, czy my możemy, bo teraz ja rozumiem, że my klarując to masło, czy ja dobrze pamiętam ze szkoły, że my podwyższamy punkt dymny tłuszczu? Dokładnie o to chodzi. Ty dobrze wiesz, a ty, prawda? Ależ o to właśnie chodzi. Tak. Co to jest ten punkt dymny? No, punkt dymny to jest moment, w którym tłuszcz zaczyna dymić, jak sama nazwa mówi, czyli palić się, czyli powstają związki chemiczne trujące. Jak zaczyna dymić, to już z patelni go zwalamy, myjemy patelni i zaczynamy od nowa. Dziewczyny, czyli jak zapomnimy i przegrzejemy tłuszcz i zaczyna dymić, to już na tym nie smażymy. Nie. Ja o tym nie wiedziałam. Skoro mówimy, że jesteśmy zdrowi, chcemy być zdrowi, kupujemy sobie dobre rzeczy, wnuciowi i tak dalej i nagle jara się patelnia, pierdut ja schabowego tam smaku. Trochę ostudzę to nawet i tam ten smalec, jak się jara, to out, od nowa. Co robimy z tym masłem? Wkitraliśmy je do... Wkitraliśmy do gara. Rąbka. 400 mg tak będziemy potem ważyć. Daliśmy średni ogień. Na razie rozgrzewam to dla was, żebyście zobaczyli chociaż z góry, nie wiem, czy górna kamera to pokazuje, ale kolega to pokaże. Na razie piana i wszystkie kolory świata, ale głównie żółte i piana.
nie możemy w zbyt dużej temperaturze tego robić, gdyż no, z wykipi i ucieknie nam połowa tego zgara. Więc na razie podnoszę temperaturę, żeby... Roztapiamy. Się... Jedziemy dalej. Czyli na razie roztapiamy, a potem tak nam powiesz, co dalej. Żyje. Dobrze. I klarujemy to masło w tym celu, żeby podwyższyć ten punkt dymny, ten punkt czyli ten dymny, moment, czyli kiedy pozwolić zaczyna... sobie smażyć uczciwie dymić. I robić sobie dobrze chrupiącą złotą skórę. A jak nam zacznie dymić, to już na tym nie smażymy i żebyśmy nie wiadomo, ile tego tłuszczu rozgrzały, to odżałowujemy i ciepiemy. Bezdyskusyjnie. Dobrze. Teraz inne tłuszcze. Ja bym chciała dzisiaj zrobić z tobą taki test. No. Bo o tym, że... Ten smalec to jest taki smalec kulinarny, tak, taki rafinowany. Czyli to a to jest taki smalec chlebkowy. To jest kanapkowy. Tak. To jest kanapkowy, I love it. Masło sklarujemy, podwyższymy mu punkt dymny. Tak jest. Smalec mamy. Mamy. Ojej. 100% oleju rzepakowego. Andrzej Kawka te oleje odsądził od czci i wiary. Czekaj, ja sobie tutaj... Terafinowane. Terafinowane. Poczekaj. Zgadza się. Olej lniany powiedział, że oprócz smaku wielkiej wartości nie ma. No wiesz, on ma wiedzę tą jeszcze inną. Oliwa z oliwek extra virgin i oliwa z oliwek delicato. A ja tutaj jeszcze mam tłuszcz palmowy i olej słonecznikowy. I teraz ja mam do ciebie taką zagadkę. Mhm. Bo ja bym chciała, żebyśmy dowiedziały się, dlaczego ten tłuszcz jest królem smaku, a potem dobrały sobie do surowców rodzaje tłuszczu. Skąd to się bierze, że ten tłuszcz jest nazywany królem smaku? Chemicznie. W ogóle jest... Nie no, chemicznie to ty jesteś mądra. Ja jestem anatomicznie mądry. Anatomicznie, a ja chemicznie powiem. Dobrze, mów anatomicznie. Anatomicznie to jest tak, że jeszcze są strefy klimatyczne na świecie i oleje skąd pochodzą. Poza może właśnie masłem klarowanym, czyli w wersji na przykład indyjskiej ghee, czyli z bawolego mleka, to właściwie mleko i olej masło, olej rzepakowy i słonecznikowy są bardzo międzynarodowe, zaś oliwa z oliwek kojarzy nam się i słusznie... Endemiczna, południem Europy. Dokładnie, z ich pochodzeniem. I te produkty, które chcemy w klimacie włoskim utrzymać, powinniśmy smażyć na oliwie lub ze wsparciem oliwy, bo to jest naturalne dla nas. A to, co jest bardziej międzynarodowe, czyli łącznie z paroma produktami polskimi, łącznie z kapustą młodą i tak dalej, niektórzy smalczy nie użyją olej, zrobią zasmażkę na oleju. No dramat. O Jezu, nie mów mi, aż mnie boli, jak słyszę takie rzeczy. No, a ja już nie chcę, żeby mnie słyszało, więc... O, zobacz, na dwójeczce nawet już pianka się robi, więc Tomek, idziemy na możesz pokazać, że to tak pięknie bulgocze, tak, jak mleko. Tak, nie co jest celem. Ono się gotuje. Jak długo gotujemy masło przed klaringiem? Jak mam dużo ciśnienie, to robię to nawet w mikrofalówce czasami. Tylko w mikrofalówce trzeba stać i pilnować. My nie tego z mikrofalówki. Kipi stop. Nie, ale nie polecamy. Tak, nie, my tu. Tu naprawdę będziecie to widzieć. Po pierwsze. Im niższa temperatura, tym dłużej, czyli może to trwać nawet 15 i dłużej minut. No, ale to jest indukcja. Ono ma swój punkt numer jeden, niżej już nie zejdziemy, więc obserwuję. To nie obserwuję. Indukcja, to jest elektryczna. To jest ceramiczna? Tak. Nie indukcja. A, no i gitara. Czyli jeżeli macie indukcję, każdą kuchenkę poza gazową, która ma te minimum przykręcenia i właściwie tą albo gazową... Albo minimalny gazik. Tak czy tak, minimalny gazik i sobie pyrka. Tak. Jak długo ma pyrkać, Misiek, no? No nie do mnie pytanie, tylko do gara, masła i czasu. Jak długo masz pyrkać tam? No i już ci odpowiedziało. No i co? Jakbyś nie... O, pieniło się. Tak, najpierw się pieni. Piana to te białka przede wszystkim, a na dnie również zbierają się odpady. A jaki ma być sygnał, że już jest gotowe? Sygnał będzie taki, że zaczyna być żółte, piękne, dosłownie złote, jak taki... Na wierzchu? Porównam. Całe. Na wierzchu ten bałagan, jak przetrzymamy, to opadnie. A jak nie, to on tam będzie się poniewierał, ale na bardzo klarownym maśle. Jak ruszymy sobie pianę, która już będzie właściwie tylko takim resztkową pianą, to będzie tak jak czasami wpada wam może w ręce rzepakowy olej, ale zimno tłoczony, przecudownie złoty. Takim osadem na dole. On nie ma właściwie nic, jest czyściutki. To rzepakowy, zimno tłoczony olej jest tak jak to. Zresztą ja używam głównie zimno tłoczonego oleju też w restauracji i dla mnie to jest naturalne. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy chcieli być tacy według katechizmu kulinarnego, to masło powinno pyrkać, dopóki ta biała piana nie opadnie na dno. Ona naprawdę zmienia kolor. Część opada na dno, ten bałagan, który tam jest oprócz, bo nie tylko białko nie do końca chce opaść. To jest tłuszcz, pamiętajmy. Opada reszta białko bałaganu. To nie tłuszcz. Białko w tłuszczu to jest białko w tłuszczu. Białko w tłuszczu to białko w tłuszczu. I ten cały bałagan, czyli te 83% zostaje luźne, a cała reszta odparowuje w postaci wody. O, właśnie widzę. Tylko woda odparowuje. To dymienie to nie jest dymienie tłuszczu, tylko odparowywanie wody. Bardzo dobrze. Dobra, no zobaczymy. No to my gadamy. Czekamy, zobaczymy, jak bardzo ta piana opadnie. Dokładnie. Obserwujemy u nas w domach, jak będziemy to robić. Potem zważymy, czy to się nam
opłacało ekonomicznie. Zaraz zobaczę. Tak. Tłuszcz, czyli ty jesteś wyznawcą czegoś, co ja też bardzo lubię. Czego jestem wyznawcą? Jesteś wyznawcą dobrego diety. Jedzenia. Dobrej diety. Salvatore Dali powiedział, że można nie jeść wcale, ale nie wolno jadać źle. Ja jestem wyznawczynią tego. No właśnie. Ale jesteś wyznawcą lokalności pewnej. To jest teraz też duża moda w dietetyce. Tak. To jest sezonowość i lokalność. Od zawsze. Zrobimy o tym program, bo to jest arcyciekawe. Czyli lubię krewetki, kocham mielone. Tak, jasne. I teraz tak. A ja wam powiem chemicznie, bo dałeś mi taką legitymację. Masz ją. Tłuszcz jest królem smaku z chemicznego punktu widzenia, dlatego że aromatyczne związki chemiczne, które są w przyprawach, mięsie, warzywach, to są duże cząsteczki związków organicznych. Związki organiczne rozpuszczają się w tłuszczach, a nie w wodzie. I kropka. Więc kropka, koniec. Jeżeli my sobie... Dlaczego my przesmażamy cebulę przed daniem do zupy? Bo jej główny aromat... Smażymy ryż, robimy kaszę gryczaną, ładujemy masełko, do tego listek, ziele. Ja akurat smalczyk do kaszy gryczanej, albo będziemy smalczyk. Polemicować. Ale właśnie, ten tłuszczyk to rozprowadzi. Jak wrzucimy te liście do tej kaszy, tak po prostu, jak już jest zlana woda, to połowę wartości przynajmniej aromatycznych. Dlatego w tym przypadku. Tłuszcz oczywiście ma smak sam w sobie. Tak. W przeciwieństwie do wody, która nie ma smaku. Kranowa w Warszawie ma. Natomiast kluczem jest to, że tłuszcz wyciąga z surowca, który obrabiamy, wszystko, co pachnie. Wszystko, co pachnie. Więc jeżeli chcemy zaromatyzować danie, to lekko ogrzejmy w tłuszczu przyprawy. Tak się robi. Przecież mistrzowie kuchni nawet przysmażają, przygrzewają takie rzeczy jak papryka wędzona, zawsze jak to robimy. Chili, jak zresztą, majeranek. Znów wracamy do Indii i Azji, która, no na przykład curry, tak? Mieszkałam w Indii 3 lata. No to wiesz, że mamusia w domu zaczyna od robienia masali. Masala to mieszanka przypraw, którą się później gar z masłem, tak. Do tego cebula czerwona i imbir na przykład, tak. To się smaży, jak się podsmaży, i dopiero pierdut pasta. Pastę się ładuje, jak ona się już na brązowo zrobi, wtedy pierdut pozostałe składniki, dziewczyny, woda, mleko, kokosowe. Chciałam was wzbudzić nowy nawyk. Na pewno używamy przyprawy, ale jestem przekonana, że część z nas nie dbała o to, żeby te przyprawy wcześniej ogrzać w tłuszczu. Obudzić, wyciągnąć też spod stołu. Siedzą i też się dziwią. Nie, tu, wiedziałyście o tym? Tomek, wiedziałeś o tym? Chodzi, to normalna Malwina, choroba. Wiedziałaś o tym? Tak, jasne. Nikt nie... To ja myślę, że jak młode nie wiedzą, to starsze może też nie wiedziały. Piszcie koniecznie, czy wiedziałyście o tym, żeby budzić ten aromat. Dlatego tłuszcz jest nazywany królem smaku i ta teza, którą postawiliśmy na początku, jest udowodniona chemicznie. I organoleptycznie. Organoleptycznie również. I teraz tak, teraz zagadki. Panie mistrzu, mistrzuniu. Kucharzu. Mistrzuniu. Kucharz, mistrzu. Jak kategoryzować? Ja nie wygrałem żadnego konkursu, więc ja nie jestem mistrzem. No czekaj, zrobimy u nas konkurs, dobra, kogo babcie najbardziej kochają. Możesz resortować ze mną, chcesz? Okej. Okay. Dobrze. Pierwsza sprawa. Zacznijmy od białkowych, obróbki termicznej białek różnego pochodzenia. Bardzo popularne białko. Białko drobiowe. Ja mam tutaj dwie piersi z kurczaka. Mówimy o drobiu każdym dziobów ostrych na razie, czyli nie gęsi, nie kaczki, ale dzioby ostre, czyli kura, indyk, perliczka. Koło którego tłuszczu je postawić. Co one lubią? Niestety współcześnie to jest wszystko pogubione. Chcemy porządku, panie ładny. Teoretycznie mógłby to być smalec, tak? Jakby mięsa powinny spotkać się z produktem mięsnym pod tym olej mięsny. Ale Włoch powie, no oczywiście oliwa. Większość naszych oglądających powie, mów, że pakowy ty mów, olej. Ty mów, a ja zanurkuję. O, co ty ja tu było? Mam taki cud pod tytułem oliwa z oliwek rafinowana do smażenia. O właśnie. Była do kupienia w Lidlu, już jej nie ma. Bywa taka oliwa, no inaczej oliwa, im czyściejsza, im ta bardziej taka domowa, tym gorzej ze smażeniem, bo ona nawet czyli 130, im ta bardziej virgin z pierwszego tłoczenia, tym mniejsza obróbka termiczna. Ale te są akurat i chyba już w miarę podrafinowane, ale bardzo dobre. Nie, są wyciskane one na żywo. Dobra, no, więc czyli co? Ja smażyłbym na smalcu, gdybym miał smalec w domu najpierw, ale generalnie używam albo zimnego rzepakowego w domu, albo oliwy, ale nie tego rzepakowego, ale abstrahuję, nie ma go innego.
No ja mam masło klarowane i drób? Bardzo chętnie, najczęściej. Dobrze. To jest jakby dedykowane i smakowo nawet ze sobą gra. Czyli wokół masła klarowanego stawiamy to, co z nim gra. Nie da. Dobrze. Nie da się do końca, bo i ryba też w tym gra, a wcale nie jest przyzwyczajone społeczeństwo, żeby rybę smażyć na maśle. Tylko tą olejem. No u nas olej jest królem, więc ciężko będzie wybijać zęba. W ogóle chyba nie wiem, ja tylko placki ziemniaczane smażę na oleju, to jest jedyna rzecz, chociaż wolałabym ze smalcem, chociaż trochę też są fajniejsze, ale to prawda. Tata mój smażył na smalcu i było nie do odtworzenia. Wspaniałe, prawda? No niestety. Jarek, druga bardzo popularna rzecz po drobiu. Schabowe. Na czym? No to już tradycyjnie, tak? Jest taka jedna rozprzestrzona, która chwaliła się, że na smalcu, ale tak. Schabowe kochają smalec. To prawda. Ciężko to uniknąć tego. I nie ma, ma lepszych. Alternatywnie, bo akurat moja córka nie przepada ze smakiem smalcowym. Bardzo ją potępiam z tego powodu, ale pączka trudno. Nie kupiłaś, a pączek na smalcu. To też pani tak. Co? Ona woli, jak smażę na klarowanym maśle. Nie są złe, ale na smalcu są nie do pokonania. Tak, różnice w smaku są. Tylko jak ktoś nie lubi smalcu, tak. No to żeby skały szanuję za przeproszeniem to robiły. A ponieważ ja zeżrę wszystko, więc robię to, co lubią ja inni, bo ja lubię. Jak jest dobry schabowy z kosteczką. Ojej. Kolejne mięsko, czyli tu mamy duet smalec. O, proszę, roast beef. No. Steczek roast beefowy. Do którego tłuszczu byś go... Szczerze? Reguł brak. Ja często używam do niego kaczego. Mamy smalec kaczy, proszę. No i odrobinka kaczy lub gęsi robi robotę bardzo, jest fajniejszy. A późniejsze polewanie masłem steku? To już jest masełko oczywiście, ale nawet kończymy czasem masłem nieklarowanym, gdyż ta temperatura już jest na tyle niska, że ja nie muszę nic robić i wtedy stek polewany masłem i w tym maśle jest, czy rozmarynek, czy pieprz młotkowany, czyli zgnieciony. Zielony pieprz ja lubię. Ziele, czy cokolwiek tam jest, suche przyprawy i tym masełkiem, które wysyciło się nawet cząsteczką czosnku i tym masełkiem tego steka polewamy. I to jest taka smakopatologia, trzeba się wytrzeć i dalej smażyć i obracać. No idzie, no, jak nie jak mamy łatwo doprowadzić kobietę. Do szczęścia. W tym wieku bezdotykowo. Tak, zdalnie. Czyli mamy tak, jak nie mamy smalcu kaczego, bo nie jest łatwy do kupienia, rekomendowałbyś bardziej masło klarowane, czy bardziej smalec, który jest łatwy do kupienia? W tym momencie masło, bo nie zatłuczę smaku tego steka. Okay, paradoksalnie dla mnie. Ale i Włosi, i paru moich szefów. A jak ono się podsmaży i tam będziemy mieć tą miękkość, którą tam tutaj se sprawdzamy, kiedyś was tego nauczymy, to tak potem musielibyśmy zrobić spotkanie dotykowe. Nienawidzę sensoryczne. Potem roztapiamy masło i polewamy. Co jakiś czas, to jest patelenka, tak jak tu sobie chodzi, i w tej patelence na końcu zbiera się tłuszczyk, ten steczek tam jest i ściągamy i polewamy tym ciepłym tłuszczykiem. Kolejne białko, dosyć częste w naszych kuchniach, ryba. Na szczęście patrzcie, jeszcze... karmazyna kupiła pięknego. Ale to jest pyszna ryba. Karmazyn cudowna. No i znowuż, no. Ale wali, Jezusie, no. Dobra. Ale jeszcze nie zna. Nie, on rybą pachnie. Mistrzem jest olej oczywiście do niego. Taki dobry rzepakowy lub słonecznikowy, jak używają, tak. Olej jednak robi robotę. No smalcu do ryby trochę ciężko byłoby to zrobić. Czekaj, przyporządkujemy. Masło od bidy tylko. Masło idzie wyjątkiem też w przypadku tutaj ryby, jak gotujemy rybę, wtedy dodajemy masło do bulionu i wtedy to masełko buduje smak. Ryba, olej. Najprędzej. Tak? Wieprzuś, smalec. Smalczyk. Drób i wołowina, masło klarowane lub generalnie smalec. Szlachetne mięsa typu jagnięcina i tak dalej używam kaczego, gęsiego lub masła klarowanego. Mam też gęsi. W tej chwili jest do kupienia w bardzo wielu sklepach. Z tym, że w związku z tym, że gęsi wyjechały całe do Niemiec lub za granicę, to gęsi kosztuje dwa razy drożej niż kosztował dotychczas. Przechodzimy do bardzo popularnych produktów u nas w kuchni, czyli do dodatków węglowodanowo-warzywnych. Ja zacznę od warzyw. Kafofla nie dałaś. Nie dałam fafofla, bo to się opowiesz z fafoflem. Temat. Kapusta słodka i kapusta kiszona. Który tłuszcz lubią? No lubią tamten. Dwa. Smalec. Ja wolę tamten. Smalec ze skwarkami do kapusty. Oczywiście, no do kapusty. Jak robicie młodą, taką zasmażaną albo zasmażaną z pomidorami, teraz się robi, jak jeszcze tą polne, jeszcze są dobre pomidory, no to wtedy taki rafinowany albo faktycznie odrobina oleju, wybaczę.
Naprawdę. Ale generalnie kapusta jest smalcolubna. Ale smalcolubna, no mówię, to jest klimat, tak? Dzięki temu da się przetrwać zimę najgorszą, najbardziej syfiastą, kiszonką i smalcą. Tak jest. Jedziemy dalej. Kapustę mamy. Tak. Teraz węglowodanowe dodatki. No. Ryż. Jaki tłuszcz lubi ryż? Ryż lubi masło. Dla mnie. A jednak. Masło to nam się już wyklarowało. Jeszcze się nie klarowane, tylko to zwykłe białkowe normalne mleczne. Białe, tak. Normalne. Dlatego nie smażymy go mocno. Ja w ogóle chiński ryż suchy, czyli ugotowany bez masła i bez soli, ja nie lubię. A na masełku właśnie, jak powiedziałem, te ziele i liść do kaszy, ale i do tego towaru ryż. I po pierwsze, nie kupujemy tego parabolicznego. Nie kupujcie tej siary, bo ona jest w najgorszym oleju obtoczona. Ja kupuję już ryż tłusta. W papierze najprostszy. Już nie mówię, że to kosztuje 4 zł z groszami kilogram, a tamto 9-12, bo jest już przedtem zaparzone olejem. Najgorszego sortu, nie oszukujmy. I nigdy w torebkach, tylko ryż luzem. Torebki to wynalazek. W ogóle... Ja nigdzie nie widziałem na świecie poza Polską torebek. Nigdzie. Nie, no i teraz garnuszek, nawet taką małą porcyjkę robimy, rondelek, kawałek, troszeczkę masełka, ziele, listek, to co lubicie z tych przypraw. Ja lubię kurkumę z ryżem. Ewentualnie rozmaryn, tymianeczek, czy kurkumę odrobinę. Kurkumę na koniec, bo ona się momentalnie przyjara, ale tak, rzucimy te listki. I na koniec kurkuma i jedziemy ryż. Obracamy ryżeczką, nieduża temperatura. Tak jak do risotto trochę. Tak, dokładnie. I jak ryż parzy, ja sobie zawsze tą częścią ręki dotykam, bo tutaj łatwiej się oparzyć. Jak jest już dobrze ciepły, wtedy chlub, woda. Czyli taki trochę ryż pomiędzy ryżem azjatyckim a ryżem do risotto. Ale polski normalnie taki... tak się robi. Ziele, liści, porównajcie, jak wam to wyjdzie. To sam ryż jest już pyszny wtedy. Ja kupuję najchętniej produkty sypkie, bez żadnych torebek. Tak. I najchętniej w papierowych torbach, choć nie wszystkie są. No dzisiaj centra logistyczne, magazyny nie pomagają. Jednak i mole są już wszędzie. Tak. I często przynosimy sobie przez to do domu. Ja przyniosłam. Towarzystwo trzepakowe, my tak co pół roku. Dobra, czyli ryż, masło. Kasza gryczana oraz kasze polskie typu na przykład gryczana, jęczmienna. One przejdą z masłem, ale fajniejsze są ze smalcem. O tak powiem. Kasza gryczana z masłem jest po prostu... Gryczana sama ma smak mięsa ugotowana, jak można jej dać oleju? No, robi się to na oleju, bo ludzie nie mają świadomości i różnicy. To jest tak jak kasza z winem. Kasza gryczana. Wino czerwone to jest niedobre, chyba że jest słodsze, to jest dobre. Ale jak już poznamy paletę, tak, to nagle się okazuje, o, dobre, mniej dobre, super. I tak jest z kaszą. Druga kasza. Spróbujcie zrobić sobie taką i taką i taką, to wam gały wyjdą. Jareczku, ja powiem ci jeszcze, jaką ja mam tajemnicę i powiedz mi, czy ją też stosujesz. Hmm? Jak ja gotuję kaszę gryczaną na przykład do takiego dania pod tytułem bitki. Ukochane danie mojej rodziny. Podły paśnik. To ja do kaszy daję trochę tego sosu z bitek. Co ty na to? Jak już gotujesz ją? Tak. To ja nie zdążam, bo u nas z reguły to jest osobno, nie robimy tego, ale powiem tak, w domu i służbowo wszystkie nadwyżki sosów z bitek, z razów, wszystko pakujemy w torebeczki i skrzętnie mrozimy. Tak, one są bo potem bo później one super trafiają, podstawy. Owszem, do takich produktów i to do jest... Do kapusty, tak? No właśnie. I mamy, co mamy? A pęczak, co rekomendujesz? Co lubi pęczak? Wiesz co... Pęczak przejdzie na smalcu, nawet przejdzie na rzepakowym dobrym oleju. Tylko mówię znów, zimnotłoczony. Ludzie nie znają różnicy. To jest akurat taki chyba rafinowany mocno. A to jest do smażenia, A zimnotłoczone oleje rzepakowe mają taki smak, że nie pokażemy wam tego przez ten jeden organ telefon, czyli oczny produkt. Tylko musicie to sprawdzić. Dlatego na początku uciekłem w jego kierunku, o, już się zaczyna dziać. Dobrze, i to właśnie, wtedy bo chcemy jeszcze zważyć na koniec to masło, czy się nam opłacało. Pokaż teraz, słuchajcie, to już wiemy, który tłuszcz, do czego. Mam nadzieję, że było dla was jeszcze trochę nowo. Kartofel polnisze, proszę. Polnisze, kartofel, z czym idzie? No, możemy go ze smalcem, możemy z barszczem, ale możemy też z masłem, ale z normalnym masłem. Tak. Żaden olej. Nie, masło. Panie Boże. A ziemniaki oziębione i przygrzane są zdrowsze niż same ugotowane, bo wtedy się w nich wytwarza skorobia oporna tak zwana i wszystkie niemieckie sałatki typu kartofel salaten są gigantycznie dietetyczne. Dopóki tam nie pójdzie kubeł majonezu. Tak, ale one są też zalecane, sałatki z zimnych ziemniaków w różnych dietach, bo mamy skorobię oporną. To samo jest z innymi korzeniowymi, czyli marchewką, selerem. I ta Bawaria, która jest tak tłusto jedząca, wcale nie jest taka tłusto wyglądająca. Wcale nie jest tłusto wyglądająca, bo wiesz, nordycki typ, Hans Kloss jest okej. A żarli. No ja. Dobra, słuchaj, jedziemy. Pokaż teraz, no zaczyna co się wydarzyło. To, co chcemy, żebyście zobaczyli, czyli... Ale powiedz to jakoś słowami.
Co się zaczęło dziać? No zaczęło się dziać. Na wierzchu zostaje już tylko skoncentrowane to białko, takie już ale jakie przeźroczyste, śliczne. Na dnie i nie ruszamy dna, nie skrobiemy po dnie, gdyż chcemy, żeby to tam zostało, jak będziemy zlewać. Jak dziemię gaz. I teraz, jak przeciągniemy temat, no to zbrązowieje i wszystko spadnie na dno praktycznie. Będzie łatwiej zlać. A my musimy zlać teraz, bo ja muszę zważyć. A to nie jest McDonald's, wolna kasa. Jedziemy tu, no. A to co, będziemy tak stać tutaj i czekać, co się wyklaruje? Nie możemy czasu zatrzymać. Nie mamy pilota do czasu, niestety. Dobra, zrobimy coś. Zbierzemy to szumóweczko. Najważniejsze, tak, to możemy zebrać szumówką. Dawaj szumówkę. A ja mam do ciebie pytanko. Czy tę szumowinkę możemy wykorzystać, czy ona jest out-precz? Nie, ja nie wykorzystuję. Nie. Czyli ta szumowinka tego białka i tego wszystkiego jest out-precz, dobra? Dlatego dziewczyny. Czekamy najlepiej, jak to opadnie na dno, bo wtedy mam mniej zbierania i wrzucania nawet drobinek masowych. Myśmy trochę przyspieszyli. Dziewczyny, teraz uwaga. Dlaczego masło klarowane jest takie drogie? Wytaruj mi ile, i zobaczymy, co i nam i ile z 400 gramów masła zrobiło nam się masła klarowanego? No ta. Lee, panie. Koror jak siki po rutinoskorbinie przez tydzień grał. Powolusiu. Mhm. Tak. Powinienem odwrócić to do kamery. Tak właśnie. Teraz. Bo teraz to jest denku garnka. Cholery to takie pokręcone są. Ale ta piana nie powinna tu być, tak? No ale chcemy troszkę przyspieszyć i nie ma dużo. I teraz stawiamy, uwaga. 400 gramów masła. Słuchajcie, 294. Żadna opłacalność zabawy w domu. Tak. 294 gramy, 250 gramów. No niech gramów. Będzie nawet do 300 dojedzie, jak będziemy jeszcze wyciskać. O 5 deko walczymy. No walczymy o... Nawet. Wiemy już, dlaczego masło klarowane jest takie drogie, bo z 400 gramów masła te 20% mamy 294 gramy masła klarowanego. Co się wydarzyło na waszych oczach? Oczywiście, możemy jeszcze tu cedzić i tak dalej, ale, no, ale to już jest technologia. To już jest, wiesz, to jest ta średnia i jej pamiętajmy, że jeszcze u wytwórcy mamy kwestię kosztu obróbki termicznej, opakowania i tak dalej. No to już tak w ogóle koszt dodatkowy, tak? Że to nie ma więc tematu. Zobaczcie, koszt jest praktycznie identyczny. Ten proces zawsze jest wtedy droższy, no i koniec, no ale mamy tą gwarancję. Ale bardzo niewiele. Dokładnie. Ważne, żebyście czytali, czy mleko, czy takie masło nie ma dodanego aromatu masła w dalszym ciągu. I tym optymistycznym akcentem oczywiście zachęcam do robienia wielu rzeczy w domu, ale również ja planuję z Jarkiem, on o tym jeszcze nie wie, taki odcinek pod tytułem Bezsensowne czynności w kuchni. O Jezu, ile ich dobrze? Jest. Dobrze? No właśnie. Możemy posprzątać szufladę, ale paru odpadnie. Mity, wiesz, obieranie pieczarek i takie różne historie. No tak. Zrobimy, chcecie odcinek teraz o... Teraz powinnaś zrobić odcinek o nieobieraniu maślaków, gdyż maślaki wszyscy obierają. Tak, dzisiaj ja rozumiem, jak obieramy maślaki do słoika, do marynowanych. Ale obieranie maślaków, które mają dać sos i ten kleik z tej skórki... Szkoda, to powinna być moja żona. Od urodzenia, najgłupszy pomysł świata. Od urodzenia byłam sadzana od dziecka do obierania maślaków. Mój dom nie obiera, jak są naduszone. Jareczku, dziękuję ci bardzo, bardzo, że przyjechałeś. Czynności bezsensowne w kuchni, już się przygotowuj. Się ładnie. Stój. To ci każe tu odjeść. Nikt ci nie każe, że jest z planu. Stój. Bez sensu. Całuję was w co lubicie najbardziej. Pa. Dzięki, pa.